Na tej edycji targów jesteśmy na polskim stoisku z panią minister Katarzyną Sobierajską, która już dokonała przeglądu, można powiedzieć, tego, co było przygotowane od wielu miesięcy w postaci właśnie polskiego stoiska. Pani minister, jak tegoroczne stoisko prezentuje się z polską ofertą dla turystów zagranicznych, niemieckich, ale także, którzy przybywają z całego świata? Witam, dzień dobry. Ja myślę przede wszystkim, że można powiedzieć, że tradycyjnie Polska tu jest w pełni reprezentowana. W pełni mówiąc, mam na myśli to, iż jest tutaj 16 regionów, jest obecna branża turystyczna, a więc tak naprawdę Berlin jest chyba najpełniejszą taką imprezą targową, na której prezentujemy to, co rzeczywiście w Polsce pod kątem turystycznym mamy najlepszego. Ten krótki przegląd stoisk pokazuje, że bardzo profesjonalizuje się nasza oferta turystyczna. Regiony też nabierają pewnego doświadczenia w prezentacji i w promocji, a co myślę najważniejsze, wybierają też pewne priorytety. Priorytety, które są spójne z priorytetami krajowymi, czyli ogólnonarodowymi, jeżeli tak można powiedzieć. Dzisiaj w Berlinie i to miejsce, w którym teraz się znajdujemy, kładzie nacisk na turystykę uzdrowiskową, spa i wellness, i praktycznie ten produkt przewija się na wielu stoiskach, zwłaszcza w tych regionach, gdzie oczywiście tego typu miejsca i tego typu oferta się znajduje. I to jest, myślę, bardzo istotne i warte podkreślenia, że udaje nam się ten przekaz promocyjny uspójnić. Ale jak się zmieniła turystyka w ciągu tych lat? Bo przecież ciągłe zmiany, ciągle i kulturalne, i na mapie turystycznej oczywiście, i nowe kampanie. Jak Polska zrobiła te zmiany, dokonała przecież pod pani kierownictwem przecież? No, ja myślę, że to jest proces ciągły, tak naprawdę. Po pierwsze, uczymy się jeszcze cały czas takiej dobrej, efektywnej promocji. Myślę, że porównując naszą obecność tutaj na targach w Berlinie w tym roku, a na przykład przed 5 czy 10 laty, jest to naprawdę bardzo duży skok i w takim scenograficznym wymiarze, ale też właśnie w tym, co też prezentowane jest na stoiskach. Tu jeszcze raz wracam do tego uspójnienia. Myślę, że Polska w tej chwili ma też o wiele więcej do zaoferowania. Proszę spojrzeć, że od kilku lat my tu w Berlinie mówimy o tym, że Polska jest gospodarzem jakiegoś ważnego wydarzenia, albo kulturalnego, albo sportowego. Promowaliśmy rok Chopinowski, promowaliśmy Euro 2012, w tym roku Mistrzostwa Świata w siatkówce. Co roku mówimy, że Polska gości naprawdę światową czołówkę i na te wydarzenia do Polski zapraszamy. Wrocław już mówi o Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016 i myślę, że to też pokazuje, jak Polska jest postrzegana na rynku międzynarodowym, jako partner, gdzie rzeczywiście tego typu duże imprezy i duże wydarzenia mogą być realizowane na bardzo wysokim poziomie. A przejdźmy do oczywiście naszego ogródka, naszego krajowego. Przed chwilą rozmawialiśmy z posłami podkomisji turystyki. No, sami posłowie stwierdzają, że turystyka, gospodarka turystyczna nie była do tej pory właściwie traktowana. Jakie plany ma Ministerstwo Sportu i Turystyki, by w decydencie naszego kraju, szczególnie przy podziale budżetu, mechanizmów promocyjnych, jakie funkcjonują, by miała właściwe miejsce? Ja myślę, że Polska nie jest tutaj wyjątkiem. Już wczoraj na otwarciu targów, gdzie słuchaliśmy wystąpień sekretarza generalnego WTO i kilku innych ważnych osobistości, była mowa o tym, że właśnie warto na turystykę spojrzeć jako na bardzo dochodową gałąź gospodarki. To też świadczy o tym, że nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach czasami turystyka jest inaczej postrzegana. No, my staramy się tak działać, aby w Polsce turystyka była postrzegana jako gałąź gospodarki narodowej. Prawdą jest, że budżet państwa ma ograniczone możliwości, a więc też i środki z niego przeznaczane na turystykę są niewielkie, ale trzeba tutaj podkreślić, że udaje się pozyskać bardzo duże dofinansowanie ze środków europejskich i te wszystkie kampanie, które miały miejsce na rynku międzynarodowym w ostatnich kilku latach i które jeszcze przed nami, to właśnie zasługa funduszy europejskich i dzięki nim możemy je realizować. Przed nami nowa perspektywa finansowa 2014-2020 i to jest dla nas właśnie najważniejszy priorytet, aby w tej nowej perspektywie też znalazło się miejsce dla turystyki i też można było podobne działania dofinansowywać. Targi berlińskie lansują w materiale promocyjnym, informacyjnym, codziennej gazecie taki slogan:
Turystyka, duży biznes, ale i duża odpowiedzialność. Jak pani minister to skomentuje? No, odpowiedzialność, na pewno duży biznes, no to chyba o tym nie muszę przekonywać, bo to każdy widzi, jak turystyka może napędzić rozwój gospodarczy poszczególnych miejscowości, regionów, krajów, prawda? Dla niektórych gospodarek narodowych jest to jedna z podstawowych gałęzi, która generuje największe wpływy i przychody. Natomiast odpowiedzialność, oczywiście, że odpowiedzialność. Odpowiedzialność za klienta, odpowiedzialność za jakość usług oferowanych przez ich producentów. No to odpowiedzialność można też rozpatrywać w bardzo, bardzo szerokim zakresie. Proszę Państwa, i właśnie na targach berlińskich ITB z panią minister Katarzyną Sobierajską snujemy opowieści o gospodarce turystycznej, o jej odpowiedzialności, bo przecież gdzie ta odpowiedzialność jest? W tej gościnności. Skoro pokazujemy piękną Polskę, to już jest odpowiedzialność, że na miejscu zastaniemy to, co pokazujemy. Jak najbardziej tak. Zapraszamy serdecznie do Polski. I tym zgodnym głosem cieszymy się, że Polska pięknieje i Polska coraz bardziej wchodzi na areny nie tylko berlińskie, nie tylko niemieckie, ale międzynarodowe. Dziękuję pani minister. Życzymy sukcesów na targach ITB.